15 stycznia w sobotę o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie rozmowę z Konstantym Gebertem prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa. Naszym gościem dzisiaj Konstanty Gebert. Konstanty Gebert, poznany jako Dawid Warszawski, wtedy w 1982-83 roku w tygodniku Mazowsze wszyscy właściwie zaczynaliśmy jego teksty czytać. Psycholog, człowiek od bardzo dawna związany z latającym Uniwersytetem Żydowskim, w ogóle aktywista żydowski. Jeden z nielicznych ludzi, którzy spełnia to głupie prawdopodobnie życzenie części Polaczków, którzy mówią w porządku, niech Żydzi pośród nas będą, ale niech się do tego przyznają. Otóż Konstanty Gebert, nasz kolega, jest jednym z tych, którzy mówią głośno, że są ludźmi pochodzenia żydowskiego. Konstanty Gebert dzisiaj pracuje w Gazecie Wyborczej. Po wojnie, że się tak wyrażę, po 1989 roku robił dużo ciekawych rzeczy, między innymi próbował wskrzesić pismo po prostu. Próbował, bo to się jednak nie udało. I to może będzie moje pierwsze pytanie, panie Konstanty. Próbowano wskrzesić po prostu Tygodnik Literacki, Obserwator Codzienny, jakieś pismo Atak, nie wiem co jeszcze, i wszystkie te niedobitki wspaniałych pomysłów prasowych osiadły w końcu w Gazecie Wyborczej. Jak to jest? Czy wszystkie drogi prowadzą na Czersku? No to byłaby duża przesada, ale nie sposób jest w normalnym kraju robić poważnego pisma bez dużych pieniędzy. Pismo bez pieniędzy można robić na powielaczu. To nie jest kwestia polityczna. To jest kwestia zupełnie innego rynku. Na czym polega sukces tego dziennika? Gazety? Gazety. Ja myślę, że na dwóch rzeczach. Po pierwsze, byliśmy pierwsi. Zaspokajaliśmy gigantyczną psychologiczną potrzebę, żeby mieć nareszcie naszą własną gazetę. I taki związek emocjonalny, jaki się wytworzył między czytelnikami gazety na samym początku, a gazetą, potem procentował. Czytelnicy nas irytowali, złościli, wściekali. Ale brali, bo swoje, bo nasze. Dawniej było dobrze. Marek Endelman napisał taki tekst. Wszyscy jesteśmy Żydami tego ustroju. I wtedy razem byliśmy Żydami tego ustroju. To znaczy i pan był prześladowany, i ja byłem prześladowany. I tę figurę Endelman właśnie nazwał żydostwem. Czy można być nieprześladowanym Żydem? Czy istnieje taka figura? Oczywiście, że tak. Znaczy... Jest to nasze wielkie, głębokie marzenie, żeby być po prostu normalnym, nudnym narodem, czy normalną, nudną religią. To się powoli realizuje, powoli spełnia. Znakomita większość Żydów na świecie dzisiaj nie jest prześladowana. Żyjemy w zagrożeniach, jakie wszystkim przynosi współczesność. Ale nigdy chyba od czasów Złotego Wieku Hiszpanii chyba nie było tak, żeby większość Żydów żyjących na świecie żyła w warunkach takich samych jak większość innych ludzi. Otóż właśnie, i na tym polega ta specyfika narodu wybranego. Pan powiedział, jest naszym ogromnym marzeniem, żeby stać się nudną religią. To znaczy, że nie jesteśmy nudną religią. Jest naszym ogromnym marzeniem, żeby być normalnym, nudnym narodem. Ale nie jesteśmy normalnym, nudnym narodem, bo tak się dziwnie składa, że jesteśmy prawdziwymi Francuzami, prawdziwymi Polakami, prawdziwymi Włochami. Na czym polega bycie Żydem? Czy to jedyne kryterium to jest przestrzeganie obrządku starozakonnego, czy jednak są jakieś inne kryteria? Wie pan, taki... Przynależności do tej wspólnoty. Taki francuski intelektualista, nie Żyd, ale od dawna wracający w środowisku żydowskim, podał jedyną chyba sensowną definicję Żyda, mianowicie Żydzi to są tacy, którzy się spotykają po dwóch, trzech, 500 albo 5000, żeby debatować o tym, co to znaczy być Żydem, nikogo innego to nic nie obchodzi. Oczywiście, no, żadnej innej definicji być nie może. Oprócz tego ma pan tę definicję, która jest mi najbliższa, że to jest mój współwyznawca, człowiek, który w ten sam sposób wierzy w tego samego Boga. A dla ogromnej większości Izraelczyków Żyd to jest członek tego samego narodu. A dla wielu innych ludzi definicja jest kulturowa i na przykład Marek Endelman nie uważa, jak rozumiem, się za członka tego samego narodu, co Izraelczycy, ani za mojego współwyznawcę, jest członkiem pewnej społeczności,
którą łączyły tradycje i język, została wymordowana. Definicji Żyd jest pewnie tyle, ile Żydów. Kilka razy użyłem w tej rozmowie słowa Żyd i czuję się, jakbym popełnił jakiś potężny towarzyski nietakt. Coś takiego jest, nie wiem, czy tylko w naszym polskim narodzie, czy w ogóle na świecie, że wywołanie tego tematu wywołuje lęk przekroczenia jakiejś granicy. Chcę zapytać, czy to słowo może się stać jeszcze w jakimkolwiek sytuacji dla człowieka pochodzenia żydowskiego obraźliwym? Nie wiem, wie pan, ja nie mogę mówić za innych. Pamiętam taką zabawną sytuację w którymś z kościołów, kiedy jeszcze się udzielałem w dialogu katolicko-żydowskim. Ksiądz proboszcz niezwykle sympatyczny przedstawił mnie bardzo sympatycznym parafianom, mówiąc z pewnym zażenowaniem, powiedział: teraz nasz drogi gość wyznania mozaistycznego. No co, proszę księdza, to się Żyd nazywa. No nasz drogi gość, który jest Żydem, jak sam o sobie powiedział, żeby, broń Boże, nikt nie mógł się domyślać, prawda, że ksiądz chciał mnie znieważyć. To są dwie rzeczy. Po pierwsze, skojarzenia semantyczne ze słowem Żyd w języku polskim są negatywne, pejoratywne. Żydowska odwaga. Czy to jest wyłącznie cecha języka polskiego, czy słowo Żyw po francusku, inne nazwy mają też ten aspekt? Po francusku i po angielsku ten aspekt istniał i jest już w tej chwili archaiczny. Po włosku, ile mi wiadomo, nigdy nie istniał. Niemieckiego na tyle nie znam. Ale w języku polskim te skojarzenia nadal funkcjonują. Żydowski to jest przymiotnik pejoratywny. I jest to jeden powód. Drugi powód, myślę, niewerbalizowany, niewyrażany do końca, jest taki, że nigdy nie wiadomo, znaczy zawsze należy zapytać kogoś, zanim się go publicznie nazwie Żydem, ponieważ kiedyś oznaczyło wyrok śmierci, nie tak dawno. A jeszcze później wyrok śmierci cywilnej. I ta świadomość, że takie nieopatrzne słowo może kosztować kogoś życie, gdzieś tam pewnie została. Ale głównie chodzi o skojarzenia wyrastające z ludowego antysemityzmu. Czy przestrzega pan starozakonnych reguł? Czy został pan w nich wychowany, czy powrócił pan do wiary swoich ojców? Nie, zostałem wychowany w porządnym, ateistycznym, komunistycznym domu. Do wiary ojców wracałem długo i jeszcze długo będę wracał, bo to jest bardzo daleka droga. Czy za pańskiego życia, właśnie w ramach tego nawracania się, w sposób zauważalny zmieniła się sytuacja tego, co można nazwać żydowską diasporą? Na świecie, w Polsce? W Polsce. W Polsce. Ogromnie, oczywiście. Przed takim rokiem przełomowym, rzecz jasna, był rok 89, kiedy bardzo wiele osób na fali tego, że zapanowała wolność, pomyślała, że jest wolność też i dla Żydów. I na ogół się nie zawiedli. Znaczy, bycie Żydem przestało być czymś takim strasznie obciążającym, znaczącym, ciężkim. Nadal jest w niektórych środowiskach, ale jest niesłychany postęp w porównaniu z latami poprzednimi. Czego lepszym dowodem jest to, że mamy spory napływ młodzieży pochodzenia żydowskiego, która się bardzo interesuje tym, co to właśnie znaczy, to ich pochodzenie i co oni mają z tym panem począć. Nie będziemy wchodzili prawdopodobnie, szczególnie, że w jakimś sensie jest pan neofitą, w długie zagadnienia wiary. Natomiast o jedno chciałbym pana spytać. Otóż wiele razy chciałem się z panem umówić i nigdy nam się to nie udało z tej prostej przyczyny, że programy nasze nagrywane są w piątek wieczorem lub w sobotę rano, a pan od piątku, od godziny 6 do soboty jest właściwie wyjęty z życia zewnętrznego, ponieważ czci pan w tym czasie szabas. Otóż ostatnio rozmawiałem w tym miejscu z księdzem katolickim i zadałem mu to samo pytanie. Rozmawialiśmy w niedzielę pierwszego dnia świąt. Czy grzeszymy przeciwko przykazaniu Bożemu, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, pracując w owym dniu? Ksiądz odpowiedział mi na to nie, bo my przecież w tej chwili służymy, a służba nie jest przestępstwem. Czy są takie warunki, takie nadzwyczajne okoliczności, które są w stanie pana wyrwać jednak z obowiązkowego szabasu? Po pierwsze, zgodnie z prawem talmudycznym, obowiązek ratowania życia ludzkiego ma pierwszeństwo nad dowolnym. I na przykład lekarzowi nie wolno, powiedzmy, odmówić pomocy choremu, nawet lekko choremu, tylko dlatego, że jest szabas. I z tego wynika cała masa innych rzeczy. Poza tym zdarzało mi się pracować w szabes, nawet wtedy, jeżeli nie wiązało się z tym ratowanie ludzkiego życia. Jestem dziennikarzem, jeżeli jestem w Sarajewie i mam możliwość udania się do jakiegoś miejsca, gdzie nie byłem, a ta możliwość pojawia się w sobotę, robię to niechętnie, ale robię, ponieważ na to polega moja praca. Wtedy pan jest w podróży, a to jest chyba jakiś... Nie. Tutaj takich wybiegów to nie ma. Nie. Jest to niewątpliwie grzech, jest to naruszenie szabatu. Jakoś się z tym borykam, ale no nie...
Nie da się tego pogodzić. Panu szabatu, ponieważ to jest jakiś sposób dla takiego normalnego warszawiaka prawie że nieosiągalny, żeby po prostu przyjść do domu i powiedzieć: w tej chwili skupiam się. Niech pan nam coś o tym więcej powie. Na czym to skupienie polega? Czy w tym momencie odpada wszystko? I telewizja, i wideo, i komputer, i artykuł? Tak, oczywiście, oczywiście, tak. Nie wolno pracować, nie wolno rozniecać ognia. Rozniecanie ognia rozumie się też na przykład włączanie czy wyłączanie przyłącznika elektrycznego. Więc jeżeli tych dwóch rzeczy robić nie można, to nagle ujawia się taka niesłychana sfera wolności na to, żeby robić różne rzeczy, których normalnie robić nie można, bo właśnie robimy te inne. Proszę pana, rozmawiać z dziećmi, czytać Pismo Święte, bardzo powoli i spokojnie się modlić, bo nie ma pośpiechu, myśleć, cieszyć się. A pisać? Nie. Pisać nie można. Ale myśleć o tym, co się napisze, jak się skończy szabas, można oczywiście. Skoro mowa o pracy, jak się panu żyje w tej chwili po odzyskaniu niepodległości? Czy żyje się panu po prostu finansowo i wszelako lepiej niż przedtem? Tak, oczywiście. Przede wszystkim, jeżeli, jak pan to jeszcze pewnie pamięta, praca podziemnego dziennikarza nie przynosiła dochodu, raczej wynosiła, bardziej się pieniądze nosiło do firmy niż z firmy, to nie mam normalną pracę, normalne zarobki. Więc to jest rzecz jasna nieporównywalne z niczym. Przed chwilą mówiliśmy o święcie żydowskim. Niedawno obchodziliśmy święto zmarłych, które nie jest świętem żydowskim, jest naszym świętem polskim, a jednak cmentarz na Okopowej był pełen ludzi. Była kwesta na odbudowę zabytków cmentarnych, w której brał pan udział. Świadczy to chyba, wydaje mi się, o pewnej asymilacji kultur. Jest ogromne przenikanie się kultur, rzecz jasna, w obie strony. Niedawno było chrześcijańskie święto Wigilii, obchodzone nie wiedzieć czemu w przeddzień święta właściwego. Ano dlatego, że w kalendarzu żydowskim dzień się zaczyna o zmierzchu, a więc dzień święta Bożego Narodzenia, obchodzony przez pierwszych chrześcijan Żydów, zaczynał się o zmierzchu dnia poprzedniego, stąd Wigilia, czego już jej dzisiejsi uczestnicy nie pamiętają. Rzecz jasna, że przenikanie się kultury było strasznie nudno, gdyby było inaczej. No właśnie, pan powiedział, brzmi mi jednak to sformułowanie w uszach. Zostałem wychowany w przyzwoitej czy porządnej, pan powiedział, komunistycznej rodzinie. Komunistycznej to znaczyło właśnie takie, gdzie te wszystkie kultury się rzeczywiście przenikały i system wartości był jednaki. Jak pan prorokuje, czy w najbliższym czasie dojdzie do właśnie przeniknięcia się kultury, a to poprzez te wszystkie komputery i inne bajery angielskie, z którymi mamy do czynienia, czy ludzie zaczną uciekać w najrozmaitsze enklawy kulturowe w zależności od korzeni, którymi dysponują? No to, co obserwujemy na świecie, raczej świadczy na korzyść tej drugiej hipotezy, z tym, że nie wiem, czy słowo korzyść jest tutaj właściwie użyte. Myślę po prostu, że idziemy w stronę nowego barbarzyństwa, nowych wieków średnich z komputerem zamiast maczugi, ale... No nie chcę się wdawać do rozważania. Ale chyba warto. Zbliża się koniec wieku, co gorsza, koniec stulecia i jednocześnie kończy się jakaś formacja na naszych oczach. Coś się skończyło. Coś, co nazywaliśmy pogardliwie Pax Sovietica. Można skupić się na drugim członie tego wyrazu, co dotychczas robiliśmy. Można na pierwszym, na tym Pax. Czy nie szkoda panu tych 50 lat pokoju, kiedy po prostu ludzie nie ginęli? Nie, ponieważ dzisiejsze rzeczy są w dużym stopniu ceną, jaką płacimy za ten wymuszony pokój. To, że są konflikty, jest nieuchronne. Z konfliktami można robić dwie rzeczy. Można albo uczyć się z nimi żyć, albo tych, którzy mogliby wejść w kontakt, zakuwać w kajdany. Tym była Pax Sovietica. To, że teraz te żyje są tak krwawe i tak brutalne, jest skutkiem tego, że nie próbowano przez ponad pół wieku niczego innego. To jest cena, jaką płacimy. Zagotował się bałkański kocioł. Czy my, jako Polacy, możemy zrobić coś więcej niż robi tam niewątpliwie wspaniale pani Ochojska z Fundacją Equilibr, wysyłając żywność? Czy możemy zrozumieć to głębiej niż osłupiała i nic z tego nie rozumiejąca zachodnia Europa? Tak by się wydawało, ale tak chyba nie jest. Ciężarówki Equilibr czasem jeżdżą do połowy puste, ponieważ nie starcza serca, nie starcza szczodrości, nie starcza zrozumienia. Kiedy ja kwestuję, co się czasami zdarza na ulicy, to widzę, że ci, którzy dają, nie jest ich dużo. To są albo ludzie biedni, albo ludzie starzy. Albo ci, którzy sami doświadczają nieszczęścia, albo ci, którzy jeszcze pamiętają wojny. Ludzie młodsi i dostatni
nie mają poczucia, żeby ich to dotyczyło. To jest to niebezpieczeństwo. Jakie są faktyczne przyczyny wojen na terenie byłej Jugosławii? Co tam naprawdę należy zrobić już nie w sensie doraźnej pomocy, ale w sensie politycznym? Jako pracownik działu zagranicznego Gazety Wyborczej ma pan na ten temat jasny pogląd? Ale jakie są przyczyny wojen w ogóle? To jest temat na odrębną rozmowę. Co zrobić? W tej chwili boję się, że nie da się zrobić nic. Europa swoją bezczynnością zezwoliła na tą wojnę i zezwoliła na rzeź. W tej chwili trzeba bardzo uważnie się przyglądać temu, żeby następną ofiarę, którą być może będzie Macedonia, być może będzie Kosowo, ochronić przed losem Bośni. Ale to, co się tam zdarzyło, ta rzeź, jest to naszą bezpośrednią odpowiedzialnością. Ostatnio czytałem takie wezwanie z Rady Europy, ono przyszło do wszystkich gmin samorządowych w Europie, wzywające do dania wyrazu niemożności Europy, krajów działania i wzywające ludzi dobrej woli we wszystkich gminach samorządowych Europy, żeby coś dla położenia kresu wojnie w Jugosławii zrobili. Co by pan proponował? Wysłać tam oddziały wojskowe? No, w tej chwili to już niewiele pomoże. Są dwie płaszczyzny. Jedna, trzeba wymusić podział Bośni taki, który nie zaowocuje następną wojną za 3 lata. I to wymaga presji na agresora. Natomiast gminy, mój Boże, żeby gminy Europy zechciały się zabliźniaczyć z gminami Bośni. Żeby każda europejska gmina zgodziła się objąć pomocą jedną rodzinę. Nie ma pan pojęcia, ile może znaczyć puszka sardynek. Nie ma pan pojęcia, ile może znaczyć świadomość, że moje dziecko może wyjechać i być gdzieś bezpieczne. Nawet tego nie dajemy. Nawet tego. Jak ocenia pan sprawowanie funkcji mediatora przez premiera Mazowieckiego? Czy wywiązał się... Nie mediatora, specjalnego sprawozdawcy do spraw praw człowieka. On tam nie pośredniczył, on obserwował. Jestem bardzo pod wrażeniem. Tak nie było na początku. Obawiałem się, że premier napisze taki ogólnie słuszny raport, że wojna jest zła i zabijać nie należy. Zaangażowanie, jego osobista odwaga, no mój Boże, nie jest to człowiek pierwszej młodości, tłukł się po tych bośniackich drogach pod obstrzałem, sypiał w dość upiornych warunkach i wracał i rozmawiał z ludźmi. Myślę, że bardziej niż inni badacze praw człowieka doprowadził do tego, że rzeczywisty obraz tego konfliktu został ujawniony i niestety także potwierdziły się jego przewidywania. Na początku konfliktu pisał, że wszystkie strony będą się uciekać do barbarzyństwa i zbrodni. To się coraz bardziej staje faktem. Powiedział pan kilkakrotnie, w tej chwili nic, w tej chwili nic. A ja powiedziałem na początku bałkański kocioł z pełną świadomością, że z bałkańskiego kotła wybuchają wojny światowe. Czy ten bałkański kocioł może mieć konsekwencje dla pokoju w Europie? Tak. Nie w tym sensie, w jakim miało je Sarajewo w roku 14. Ponieważ podziały wewnątrz Bośni nie przekształcają się na podziały w Europie, ale z innego powodu. Mianowicie jest złudzeniem sądzić, że można się pogodzić czy zaakceptować etniczny podział Bośni, co zrobiła Europa, i zarazem wiarygodnie walczyć z Le Penem, Schönhuberem, Haidarem, czyli tymi wszystkimi, którzy w cywilizowanej dostępnej Europie chcą robić to samo. Wyrzucać obcych, Anglia dla Anglików, Francja dla Francuzów, to na nich pracują mediatorzy dzielący Bośnię. Serbowie z jednej, muzułmanie z drugiej, Chorwaci z trzeciej. I to wróci do nas za kilka lat wzrostem głosów na skrajną prawicę w Europie Zachodniej, tym, co nazywam nowym barbarzyństwem. To jest cena, jaką przyjdzie nam zapłacić. Jak pan ocenia sytuację polityczną Polski dzisiaj? W miejsce 3 mamy bodajże 7 sąsiadów. Czy jesteśmy bezpieczni? Jesteśmy bezpieczniejsi i mamy więcej do stracenia. W pewnym sensie najbezpieczniej jest w więzieniu, bo już nic się człowiekowi zdarzyć nie może, a strażnik dopilnuje. W takim więzieniu siedzieliśmy sobie przez pół wieku. Nie było to najgorsze więzienie, udało się ścielić tę celę, nawet się ją polubiło. Teraz mamy coś do stracenia i oczywiście możemy je stracić, ale myślę, że warto tą celę zapłacić. Ale jesteśmy bezpieczniejsi. Czy ostatnie, prawie że przegapione wycofanie wojsk radzieckich z Polski było tylko rosyjskich już, było już tylko pustym gestem, czy rzeczywiście znaczące? Czy to, że nie ma już ani jednego
rosyjskiego żołnierza na terenie Polski sprawia, że nasze granice są mniej przepuszczalne na interwencje ze wschodu? No, Armia Czerwona zaczęła się wycofywać z Polski w grudniu 1988 roku, kiedy to Gorbaczow powiedział obradującemu przed okrągłym stołem plenum KC, że czołgi nie przyjdą ich ratować. To, co się zdarzyło później, było już tylko polityczną konsekwencją tego faktu. Granice Polski są przepuszczalne. Polska nie byłaby w stanie obronić się przed zdecydowanym atakiem większości jej sąsiadów. Rzecz w tym, że Polska jest częścią takiej międzynarodowej architektury, która sprawia, że atak ten jest wysoce nieprawdopodobny. Ale nasze bezpieczeństwo nie polega na linii Maginota na granicach, tylko na budowaniu zaufania i wchodzeniu w sposób wiarygodny w europejskie struktury bezpieczeństwa. Myślę, że nie doceniamy roli, jaką te 1500 polskich żołnierzy i policjantów w byłej Jugosławii pełni dla budowania bezpieczeństwa Polski. Udowadniamy tam czynem, że gotowi jesteśmy działać na rzecz bezpieczeństwa, przeciwdziałać wojnie. To będzie bardzo procentowe. Zadajemy sobie zawsze jedno pytanie. Na wschód czy na zachód? A ja zadam to pytanie inaczej. Dla którego z naszych sąsiadów Polska jest najbardziej interesującym terenem peregrynacji? Peregrynacji to myślę, że jest to nasza nadmiernie dobra opinia o nas samych. Natomiast penetracji, ekspansji dla obu oczywiście, ponieważ leżymy po drodze. Możemy z tego zrobić nasze narodowe nieszczęście, jak często byśmy myśleli, aby wykorzystać szansę i pobierać my to od tych, którzy przez Polskę chcą jechać na zachód albo na wschód, zaprzyjaźniać się. Powoli zaczynamy odkrywać szanse z tego skądinąd niewygodnego geopolitycznego położenia. Powiedział pan znowu dla obu, a przecież jest jeszcze ten trzeci, ten czwarty, ten południowy i ten północny. Co z nimi? Tutaj jesteśmy już w troszkę innej lidze. Tutaj są takie bardziej partnerskie i dużo mniej dramatyczne szczęśliwie. Nie stosunki z Grupą Wyszehradzką, nie stosunki ze Skandynawią, ale nadal stosunki z państwami postsowieckimi, Rosją i Ukrainą przede wszystkim, oraz Niemcami będą decydowały o przyszłości Polski. Jaki jest pański pogląd na temat integracji europejskiej tak w ogóle? Czy to jest mrzonka, czy to się jednak spełni? Czy będziemy za naszej pamięci jeszcze oglądali Stany Zjednoczone Europy Zachodniej przynajmniej? Czy to się może potknąć na chociażby bośniackim kamieniu? Co będziemy oglądali? Nie mam bladego wyobrażenia, oprócz tego, że jestem mocno przekonany, że będziemy oglądali bardzo wiele rzeczy, które bardzo byśmy nie chcieli oglądać. Natomiast integracja europejska jest faktem. To, że się jeździ po Europie bez paszportu, z dowodami osobistymi, to, że wojna w Europie Zachodniej jest niewyobrażalna, zaledwie pół wieku po najkrwawszej z wojen, które rzeczywiście narody groziły wzajemnym wytraceniem się, to jest coś zupełnie niebywałego. Najbardziej idealistycznie nastawieni utopiści w roku 45, takiego roku 93 nie byliby w stanie sobie wyobrazić. I uważa pan, że wojna jest rzeczywiście niewyobrażalna w tej chwili, tak, w tym punkcie, tak, Europy? Tak. Czy również niewyobrażalna tu, u nas? Nie, ja mówiłem o Europie Zachodniej, gdzie ta integracja stała się faktem. U nas jest wyobrażalna. Czy podjąłby się pan w związku z tym sformułować priorytety polskiej polityki zagranicznej? Tak, z marszu i w ciągu 20 sekund. Proszę pana, po pierwsze być obecnym, co Polska robi w sposób bardzo zresztą interesujący i nietypowy dla siebie, bo przez obecność biznesmenów. Nie bardzo wiem, czy MSZ ma jakąś polską politykę wobec Kazachstanu, ale w Kazachstanie są polscy biznesmeni. Nawiązują kontakty z tamtejszymi biznesmenami. Ja nie wiem, co oni kupują, sprzedają, produkują. Są obecni. Jest obecna Polska i przez nich jesteśmy w stanie być wyczuleni i wrażliwi na to, co tam się dzieje. Być obecnym, mierzyć siły na zamiary. Nie jesteśmy mocarstwem, nie będziemy mocarstwem, chwała Bogu. I być cierpliwym. W polityce zagranicznej strasznie dużo można zyskać i stosunkowo niewiele tracić, jeżeli się jest cierpliwym, nie oczekuje się cudów. Jakie punkty w Europie są w tej chwili pańskim zdaniem szczególnie zapalne, poza punktem jugosławieńskim, o którym mówiliśmy? Proszę pana, menu jest strasznie obfite, można sobie wybierać. Co z pół miliona radzieckich jeszcze właśnie żołnierzy w Kaliningradzie zbrojnych w broń atomową. Co z Ukrainą, co ze Słowacją, co z Siedmiogrodem.
Ja nie jestem prorokiem, nie mam takich ambicji. Wiem tylko, że w 1989 roku, jak przyjechał do Polski angielski publicysta Timothy Garton Ash, przyszedł do mnie na kolację, żeby sobie troszeczkę popili, a potem wyciągnąłem stary atlas przed I wojny światowej i zaczęliśmy planować, gdzie teraz wybuchną wojny. Rok jest 89, euforia, z wyjątkiem mylnie przez nas przewidywanego konfliktu w Siedmiogrodzie, przewidzieliśmy wszystko. I Jugosławię, i rozpad Związku Sowieckiego, i nawet rozpad Czechosłowacji. Kwestia tylko w jakiej kolejności. Ja się boję, że jak zawsze w tej części świata pesymistyczne prognozy są właściwie samo sprawdzające się. Jak pan widzi zakończenie konfliktu palestyńsko-izraelskiego? Proszę pana, zakończenie. Zakończenie to jest strasznie dużo powiedzieć. Przekształcenie go w ramy, które nie zagrażają istnieniu obu tych narodów. To się na naszych oczach dokonuje. Z takiego metafizycznego prawie konfliktu, gdzie każda ze stron upatrywała w tym drugim wcielenie wszelkiego zła, i która opatrywała w tym drugim zagrożenie dla własnego bytu. W tej przechodzimy do bardzo konkretnego konfliktu, no. O kontrolę nad ziemią, nad wodą, prawa celne. To jeszcze będzie bulgotać i wrzeć przez życie przynajmniej jednego pokolenia. Ale takich konfliktów na świecie na szczęście jest na pęczki. Szanse istnieją na rozwiązanie. Tak, tak, to widać. Opowiadano nam wiele o zagranicznych przyjaciołach. Nasze pokolenie dręczono pojęciem braci. Czy Polska ma naturalnych sprzymierzeńców? W oparciu o jaki kapitał radziłby pan dokonywać nasze rodzime przeobrażenia? O zdrowy rozsądek. Co to są naturalni przyjaciele, to ja nie bardzo wiem. Ale jest rzeczą mniej więcej oczywistą. A porządne pieniądze? To znaczy te pieniądze, które nam nie zaszkodzą i które przychodząc do nas chcą dla nas i dla siebie dobrze, a nie chcą nas na przykład wykupić czy podporządkować. Proszę pana, najpierw mi się bali, że Niemcy nas wykupią, potem mi się bali, że nikt nie przyjdzie wykupywać. No. I bliżej jesteśmy tej drugiego koszmaru niż tego pierwszego. Pieniądze, jeżeli przychodzą do jakiegoś kraju inwestować, to nigdy ze względu na interes tego kraju, to jest bujna na resorach, ale skutecznie zainwestowane pieniądze procentują temu krajowi, ponieważ kapitał, który inwestuje w takim kraju, jest zainteresowany jego stabilności, tworzy miejsca pracy, tworzy nowych konsumentów. To nie jest przyjaźń. Przyjaźń nie ma nic wspólnego. Oczywiście. Ale na dobrze regulowanym dopływie obcego kapitału kraj może zarobić, dlatego że kapitał dobry. A wskazałby pan źródła, gdzie ten kapitał jest gotów do przyjścia? Jego tak za dużo nie ma, ponieważ tuż za naszą granicą straszy ta dziura bez dna, w którą poważny kapitał boi się wchodzić. Ale jest to kapitał i zachodnioeuropejski, i amerykański, nawet japoński. Pochodzenie nie jest rzeczą ważną. Ważne są warunki, jakie temu kapitałowi się zaoferuje. Że złe proroctwa są niejako samospełniające się. Czy na nadchodzący rok, rozmawiamy na początku roku, ma pan jakieś dobre proroctwo? Ja sobie życzę, żeby on nie był gorszy od tego, który właśnie mija. Jeżeli to życzenie zostanie spełnione, będę bardzo, bardzo szczęśliwy za rok. My też będziemy szczęśliwi. Dziękujemy panu Konstantowi Gebertowi za wizytę w naszym studio. A za tydzień zapraszamy państwa na rozmowę ze Zbigniewem Niemczyckim. A więc za tydzień w sobotę o godzinie 15:15 już na żywo z użyciem telefonu, a teraz konkretnie ze Zbigniewem Niemczyckim.